Aby zawsze kochał to, co piękne, pozostawił ciepły ślad na czyjeś ręce. Suma 66. Zdrowaś Maryjo, łaski śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas. W tak zwanej drugiej zakrystii po lewej stronie prezbiterium, a dwa dodatkowe na placu kościelnym przy bramie głównej. Polecamy także nowy album z naszego, o naszym sanktuarium, ze słowem wprowadzającym arcybiskupa Adama Szala, wydany z okazji rocznicy ustanowienia naszej świątyni Bazyliką Mniejszą. Przypomina pielgrzymom, że znajdują się w strefie nadgranicznej i że obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej. W ciągu roku odwiedzającym Kalwarię pielgrzymom służy dom pielgrzyma. Przyjmujemy grupy zorganizowane, rodziny i indywidualnych gości. W domu pielgrzyma oferujemy całodzienne wyżywienie i warunki nocne. Opiekę Matki Bożej Kalwaryjskiej dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych. Za zmarłego Antoniego Pawłowskiego, długoletniego pątnika kalwaryjskiego. O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Kalwaryjskiej dla asysty Jarosława, dla przewodnika Jana. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów z Bezniechowej. O błogosławieństwo Boże dla rodziny Dudów z Zarzecza. W intencji pielgrzymów z parafii Skołoszów za obecnego księdza proboszcza oraz za byłego, zmarłego księdza proboszcza Henryka Kazi. O błogosławieństwo Katarzyńskie. Matko Kalwaryjska, Polski Króla Pan.
się spełnić miał. Witaj, witaj, Matko Jezusa. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Bardzo serdecznie witam jeszcze raz księdza arcybiskupa Adama Szala, który przewodniczy tej Eucharystii. Witam także biskupa Edwarda Kawę, który jest z nami od wczoraj. Dzisiaj prowadził dróżki pogrzebu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Bóg zapłać za jego udział w tych uroczystościach. Witam także panią poseł, panią Marię Królowską, przedstawicieli władz wojewódzkich na czele z panem wicemarszałkiem województwa podkarpackiego, panem Piotrem Pilchem, panią wicewojewodą podkarpackim, panią Jolantą Sawicką. Witam wojewódzkiego konserwatora zabytków, panią Beatę Kot, także przedstawicieli władz lokalnych, z panem starostą przemyskim, panem Janem Pączkiem na czele, z panem wicestarostą powiatu przemyskiego, Markiem Kudłą i dyrektorem zarządu dróg powiatowych, panem Janem Hołyszko. Witam prezydenta miasta Przemyśla, pana Wojciecha Bakuna, wójta gminy Fredropol, pana Mariusza Śnieżka, sekretarza gminy Leszkiem Urbanem. Także witam panią Urszulę Kapuścińską, zastępcę nadleśniczego nadleśnictwa Bircza. Wszystkich was tu zebranych chodników bardzo serdecznie witam na tym wzgórzu kalwaryjskim. Tych wszystkich, którzy uczestniczymy, będąc osobiście, fizycznie tutaj na tej górze, ale także, którzy uczestniczą i łączą się z nami poprzez media społecznościowe. Drodzy siostry i bracia, w liturgii słowa dnia dzisiejszego usłyszymy o niewieście, o tej niewieście, która jest ukazana w Księdze Rodzaju, o niewieście, która jest zapowiedziana jako ta w Księdze Apokalipsy i o niewieście, którą Jan wziął do siebie z Kalwaryjskiego wzgórza. My też chcemy wziąć Marię do siebie, wzorem naszych świętych patronów. Chcemy też pozwolić, aby Maria wzięła nas jako ciało mistyczne Chrystusa i pomogła dojść do nieba. Tak jest wydźwięk święta w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Prośmy Matkę Bożą, aby przyjęła nasze prośby, aby wysłuchała naszych szeptów, tych wypowiadanych ustami, tych wypowiadanych sercem. Tę Eucharystię chciałbym złożyć w intencji wszystkich pątników przybywających na Kalwarię, a w sposób szczególny chciałbym modlić się w intencji archidiecezji przemyskiej o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową i czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się
się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, chwała na ziemi nowu i ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy Cię, wielimy się, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładziesz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś ją do godności Matki Twojego, jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś ją najwyższą chwałą. Spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twoje. Czytanie z Księgi Rodzaju. Kiedy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: a któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam.
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Prowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Mężczyzna dał swojej żonie na imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Oto Słowo Boże. Całym twym sercem raduje się w Panu, całym swym sercem raduje się w Panu. Moje serce raduje się w Panu, dzięki Niemu moc moja. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach jego 7 diademów, a ogon jego zmiata 3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię.
i porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Teraz w postawie stojącej przyjmijmy błogosławieństwo Księgą Ewangelii. Alleluja, 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 alleluja. Jezus rzekł do ucznia: Synu, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Najdostojniejszy księże biskupie Edwardzie, drodzy bracia w powołaniu kapłańskim i zakonnym, z ojcem Gwardianem, ojcem Franciszkanem na czele, drogie siostry zakonne, drodzy bracia i siostry zebrani tu przy Bazylice na Kalwarii Pacławskiej, drodzy siostry i bracia, łączący się z nami za pomocą naszego archidiecezjalnego Radia Fara i innych środków przekazu. Ojczyzna nasza, Kościół w ojczyźnie naszej trwa w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia. To oczekiwanie jest wydłużone przez trwającą jeszcze niestety pandemię, ale czekamy na ten dzień, kiedy
jeden z nas, prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, zostanie wyniesiony do chwały ołtarza. W tym czasie poprzedzającym beatyfikację mamy okazję do popatrzenia na jego drogę do świętości. Mamy okazję do zadania sobie pytania, jak wyglądało jego życie, jak wyglądała jego walka o świętość, jak wyglądała jego droga do świętości. Patrzymy na jego wiarę, na jego posługę jako kapłana, biskupa i prymasa tysiąclecia. Patrzymy na miejsca, które on nawiedził swoją obecnością, także podczas uwięzienia. 15 sierpnia 1955 roku, rozważając tajemnicę niebowzięcia Matki Bożej, jako wielki czciciel Matki Bożej, przeżywając tę tajemnicę w kontekście jakby dzisiejszych czytań, a więc Księgi Apokalipsy i Księgi Rodzaju, napisał tak bardzo krótko o tajemnicy niebowzięcia. Niewiasta obleczona w słońce. To pocałunek Księgi Apokalipsy dla Księgi Rodzaju. To przepiękne sformułowanie. To pocałunek Księgi Apokalipsy dla Księgi Rodzaju. Według czcigodnego sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, niebowzięcie Matki Bożej ukazuje, jak Pan Bóg jest konsekwentny w realizacji swojego planu. Tego, który rozciągnięty jest pomiędzy dwoma wydarzeniami. Tym, którym jest upadek pierwszych rodziców, o którym mówi Księga Rodzaju, zapowiadająca przyjście niewiasty, której potomek zniweczy potęgę zła. I tej niewiasty, którą okazuje Apokalipsa świętego Jana jako tej, która może być uważana za tajemnicę Kościoła, jako obraz Kościoła, a także jako Maria, która jako niewiasta ma potomstwo w postaci ciała mistycznego Chrystusa. To potomstwo, które jest zagrożone przez potęgę zła, ale niewiasta ratuje samą siebie i to swoje potomstwo. Patrzymy, drodzy siostry i bracia, czym jest niebowzięcie dla nas, ludzi zebranych tu na Kalwaryjskim wzgórzu. Czym jest ta tajemnica do naszego codziennego życia? Czym jest dla mnie osobiście? Sięgając do źródeł, a szczególnie do bardzo krótkiego, ale konkretnego orzeczenia papieża Piusa XII, który w 1950 roku ogłosił dogmat o niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, dowiadujemy się, że Maria Matka Boga i zawsze dziewica, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do chwały niebieskiej. To bardzo krótka, bardzo konkretna definicja mówiąca o tym, czym jest niebowzięcie. Dopełniwszy biegu życia ziemskiego, została wzięta z ciałem i duszą do chwały niebieskiej. Według tego orzeczenia Maria jest już w niebie z ciałem i duszą. Przeszła z życia ziemskiego i osiągnęła życie wieczne, to, które jest wpisane w naszą ludzką kondycję, które jest naszym pragnieniem. Jak to się stało? Zadajemy sobie pytanie. Odpowiedzi mogą być bardzo różne. Papież Pius XII nie udziela konkretnej odpowiedzi w swoim orzeczeniu. Stąd też zastanawiamy się, czy Maria w niedługim czasie po swoim zaśnięciu, po swojej śmierci ziemskiej, została wzięta z ciałem i duszą. Dusza połączyła się na nowo z ciałem i została wzięta do nieba. Czy też jest pominięta ta tajemnica śmierci w życiu Marii? Służą piękne legendy, czy też ikonografia? Autor jednego z najsłynniejszych zbiorów życiorysów świętych, Jakub de Voraz, w Złotej Legendzie pisze o tajemnicy niebowzięcia, okazując, że Maria zgromadziła swoich apostołów wokół siebie. Zgromadziła apostołów Chrystusa wokół siebie. Na to spotkanie przybył Chrystus z aniołami. A dusza Marii w pewnym momencie opuściła ciało i uleciała w ramiona Syna. Wyszła z ciała bez bólu cielesnego.
A na polecenie Archanioła, na polecenie Chrystusa, Archanioł Michał przyniósł duszę Maryi i po trzech dniach nastąpiło połączenie z ciałem i została wzięta z ciałem i duszą do nieba. A w formie ikonograficznej anonimowy autor pięknej mozaiki, którą można do dzisiaj podziwiać w Rzymie, w Bazylice Matki Bożej Większej, ukazał w XIII wieku piękną ilustrację tego wydarzenia, prezentując Maryję, która zasypia, która przechodzi do innego świata, a obok tego łoża, na którym spoczywa Maryja, zebrani są apostołowie, wśród których jest także ukazany Chrystus, trzymający w Twoich dłoniach malutką postać Maryi. Maryja znalazła się w ramionach Syna. A to dlatego, że oddała swoje życie, swoje serce, swoje umysł, swoje ręce, swoje ramiona na chwałę Bożą. Wpisała się w Boży plan zbawienia. W tym kontekście w niebowzięcie jest odpowiedzią Syna na otwarte ramiona Maryi, na otwarte jej serce. Niebowstąpienie to konsekwencja otwartego serca Maryi, otwartych ramion to fundament. Niebowstąpienie to przypomnienie, że macierzyństwo Maryi jest fundamentem wszystkich jej przywilejów i niepokalanego poczęcia i osobistej świętości. A otwarte serce, otwarte ramiona Maryi stały się bramą do chwały nieba. Chwała Maryi, którą ona cieszy się dzisiaj, zwłaszcza gdy przeżywamy jej święto, jest zapowiedzią naszej chwały, naszego wejścia do nieba. Przed naszymi oczyma przesuwają się obrazy, w których kontemplujemy te otwarte ramiona Maryi. Te ramiona i serce przyjmujące orędzie Boże w tajemnicy zwiastowania, przyjmujące Syna z miłością, ze świadomością, że będzie ta miłość kosztowała wiele ofiar. To było przyjęcie nowego życia nie jako udręki, a jako znaku Bożej miłości. Z jaką miłością ramiona Maryi ofiarowały Jezusa w świątyni? Z jaką miłością chroniły Syna przed niebezpieczeństwem poprzez ucieczkę do Egiptu, przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony prześladowców nowonarodzonego króla? Ramiona Maryi Józefa szukających dwunastoletniego syna i ramiona Józefa i Maryi opiekujące się w Nazarecie Jezusem. Ramiona i serce. Ramiona i serce tak ze sobą ściśle związane. Ramiona opiekujące się Jezusem, ale także stojące, trwające pod krzyżem. Ewangelia odczytana przed chwilą, Ewangelia świętego Jana, ukazuje te ramiona Maryi i serce ogarniające ciało mistyczne Chrystusa, reprezentowane tam na kalwaryjskim wzgórzu przez świętego Jana. Tym samym, drodzy siostry i bracia, w niebowzięcie jest dla nas zaproszeniem do wejścia na drogę Maryi, do otwarcia naszych ramion, na przyjęcie Chrystusa, do otwarcia naszego serca, ale także jest okazją do tego, abyśmy umieli, tak jak Maryja, powierzyć się Jezusowi, Bożemu Panowi Zbawienia, powierzyć się temu zamysłowi samego Boga. Tą drogą szło wielu świętych i błogosławionych. Szedł także sługa Boży prymas Stefan Wyszyński, od dzieciństwa związany z Marią. Tak jak w przypadku naszego wielkiego rodaka świętego Jana Pawła II, kiedy Stefan Wyszyński jako mały chłopiec, mając 9 lat, przeżył boleśnie śmierć swojej mamy. On jako osierocony uważał Maryję od tej pory za swoją matkę, tak jak papież Jan Paweł II. Był uczony w domu wielkiej ufności wobec Maryi. Przeżywał, jak dobrze wiemy, patrząc na jego niezwykłe życie, różne chwile. Sam wspominał, że najważniejsze wydarzenia w jego życiu miały miejsce w dniu albo w miesiącu poświęconym Maryi. Jako młody kapłan
nierokujący długiego życia, wyświęcono go, jak mówiono, żeby przynajmniej jedną mszę świętą odprawił. Przeżył w kapłaństwie lat 57, a na mszę świętą prymicyjną pojechał na Jasną Górę 5 sierpnia 1924 roku. Pojechał z siostrą, był tam zawieziony przez siostrę ze względu na zły stan zdrowia. Pojechał tam po to, aby mieć matkę, aby mieć Marię, która jako matka nigdy nie umiera. Chciałem, aby przy mszy świętej była Maria, tak jak towarzyszyła Jezusowi na Kalwarii. Trzeba wspomnieć także, że święcenia w biskupie kardynała, późniejszego kardynała odbyły się 12 maja, również na Jasnej Górze w 1946 roku. I na Jasną Górę przybywał bardzo często. Od niej czerpał siły, swoje męstwo, które było mu bardzo potrzebne, kiedy przyszło ryzykować nawet życiem. Wierność posłudze, która mu przez Pana Boga została powierzona decyzją Kościoła. A podczas swojego uwięzienia 8 grudnia 1953 roku zawierzył siebie Matce Bożej, stając się, jak sam mówił, niewolnikiem Maryi. Kiedy, będąc uwięzionym w Komańczy, naszej Komańczy, rocznicę ślubu Jana Kazimierza zadecydował, żeby właśnie wtedy ofiarować nasz naród Maryi, czyli powierzyć nas wszystkich w ramiona Maryi, powierzyć nas jako ciało mistyczne tego Kościoła, udręczonego Kościoła w Polsce. To od niej uczył się odwagi tego słynnego non possumus, kiedy sprzeciwił się niewłaściwym decyzją ówczesnych władz. Uważał, że Maria nie zawiedzie i nie zawiódł się w tej swojej decyzji. Bronił wiary jako obrońca narodu. Pobożność Marii pomagała mu przeżyć trudne czasy. Jakże bliska jest postawa kardynała Stefana Wyszyńskiego także i dla nas przeżywających też niełatwe chwile. Uważał, że jej imię trzeba bronić Chrystusa, wiary Chrystusowej, że musimy mieć takie miejsca jak sanktuaria Maryjne na czele z Jasną Górą, aby umieć przyjść do Maryi i powierzyć jej samych siebie. Na zakończenie chciałbym przytoczyć pewien fakt, który związany jest także z ojcami franciszkanami. Co prawda szukałem śladów obecności sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego tutaj na Kalwarii, ale okazało się, że nie miał sposobności okazji, aby tu być. Gdyby żył teraz, zapewne przyjechałby na Kalwarię. Ale jako czciciel Matki Bożej bardzo się ucieszył z prezentu, który ojcowie franciszkanie pracujący wówczas w Sanoku przekazali mu uwięzionemu wówczas prymasowi tysiąclecia. Ojciec Józef Półchłopek wykonał kopię obrazu czczonego w kościele ojców franciszkanów w Sanoku i zawiózł go do Komańczy z takim zapewnieniem, że on sam, cały konwent, wszyscy ludzie będą modlić się o to, aby prymas mógł jak najszybciej wrócić do Warszawy. Ksiądz kardynał obraz przyjął, zawiesił go nad swoim łóżkiem. Działo się to 24 sierpnia 1956 roku. W krótkim czasie, po 2 miesiącach, nastąpiło zwolnienie prymasa po 3 latach przetrzymywania go w izolacji w miejscach odosobnienia. Ksiądz prymas zabrał ten obraz do Warszawy i jakby dziękując za to, zapisał kronicy klasztornej: dziękuję gorąco za modlitwy zanoszone w mojej intencji przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia przez ojców franciszkanów sanockich, duchowieństwo i lud wierny. Z radością stwierdzam, że w krótkim czasie po zawieszeniu obrazu w moim pokoju otrzymałem wolność i wróciłem do pracy. Niech to przyczyni się do wzrostu czci i nabożeństwa do Matki Bożej. Trzeba też powiedzieć, to jest zachęta i dla nas, że ksiądz prymas obraz Matki Bożej miał blisko siebie, nawet wyjeżdżając gdzieś z posługą duszpasterską.
Kiedy krótko przed śmiercią został zapytany, co było powodem, że Kościół w Polsce oparł się tym wielkim naciskom i represjom czasów powojennych, pokazał, już będąc na łożu śmierci, obraz Matki Bożej, dał do zrozumienia, że wszystko to, co stało się w Polsce zachowaniem wiary, stało się za sprawą Marii. Krótko przed śmiercią powiedział, wszystko zawierzyłem Matce Bożej i wiem, że nie będzie słabszą w Kościele, słabszą w Polsce, choćby się ludzie zmienili. I dodał, wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza. Jeżeli jaki problem dla polskiego Kościoła, to ona. Tym samym okazał się wierny swojej deklaracji, którą kiedyś złożył. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że nigdy Cię nie opuszczę. Oddaję się Tobie, Mario, całkowicie w niewolę ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Dzisiaj, drodzy siostry i bracia, dziękując Panu Bogu za to, że poznaliśmy prawdę o tajemnicy niebowzięcia Marii, powierzmy się też w jej ramiona. Weźmy ją do siebie, weźmy ją z jej przesłaniem. Także i z tym, które wypowiedziała w Kanie Galilejskiej, które kieruje nas w kierunku Eucharystii. To sobie uzmysławiamy w roku, kiedy rozważamy tajemnicę Eucharystii jako rzeczywistości przeżywanej przez nas. Cokolwiek Syn mój wam powie, to czyńcie. A Chrystus w tym roku szczególnie mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Czyli trwajcie w świętym zgromadzeniu, wokół ołtarza. Trwajcie tak, jak trwali apostołowie z Maryją w wieczerniku, modląc się i czekając na pomoc nieba, na dary Ducha Świętego. I to jest jedyna wypróbowana przez świętych, także przez sługę Bożego, droga do nieba. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bracia i siostry, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny zanieśmy do Boga usilne błagania za cały Kościół Święty i wszystkich ludzi na ziemi. Módlmy się za cały lud Boży, aby ufny w pomoc Matki Kościoła zdążał do niebiańskiej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego posługa oparta na zawierzeniu Maryi odradzała świat do ewangelicznej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Adama Szala, za ojca biskupa Edwarda Kawę oraz wszystkich pasterzy Kościoła, aby wpatrzeni we wzór Maryi byli wzorem ofiarnej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się w rocznicę pobytu kardynała Karola Wojtyły na Kalwarii Pacławskiej, aby święty papież wypraszał potrzebne łaski wszystkim pielgrzymom kalwaryjskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby prawo Boże i wzajemna miłość były źródłem ich szczęścia, jedności i siły. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, o ustanie pandemii oraz o wzajemną miłość pomiędzy ludźmi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach odczytanych przed mszą świętą oraz o zdrowie dla taty, który jest w ciężkim stanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą wspólnotę, aby radość płynąca ze spotkania z Maryją w sanktuarium kalwaryjskim umacniała w nas miłość i ufność w wierze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący i miłosierny Boże, który Najświętszej Dziewicy dałeś odnieść zwycięstwo wiary i miłości, przyjmij pokorne błagania Twojego ludu i spraw łaskawie, aby całemu światu mógł głosić jej dobroć i bezmiar Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przebłagania i chwały, którą składamy w uroczystość niebowzięcia Najświętszej Bożej Rodzicielki. Niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Dobre to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo,
stała się Matką Jezusa Chrystusa. A przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maria odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Panów zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To przyjdźcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, obecnym wśród nas naszym biskupem Adamem i biskupem Edwardem,
oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, z błogosławionymi męczennikami, ojcem Zbigniewem i ojcem Michałem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się Mu mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś przy swoim stole uroczystość niebowzięcia Bożej Rodzicielki. Błagamy, abyś nas uwolnił od wszystkich grożących nam niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy siostry i bracia, bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, za święte zgromadzenie. Długo przemawiać nie będę, ale tylko chciałbym, nawiązując do słów ojca postulatora sprawy beatyfikacyjnej, ojca Świętego Katarzyńca, ojca Edwarda, mówiącego o pielgrzymowaniu, chciałbym zachęcić do pielgrzymowania. Najpierw do tego pielgrzymowania, które jest możliwe w przypadku każdego z nas żyjącego w parafii, do Najświętszego Sakramentu, do tabernakulum, do Kościoła na mszę świętą. To jest pielgrzymowanie dla nas, ludzi wierzących, najpiękniejsze. Pójdziemy do Chrystusa, naszego Zbawiciela, gromadzimy się na świętej uczcie. Bardzo też piękne jest to pielgrzymowanie w grupach tej pierwszej pielgrzymce idącej z Przemyśla i różnych miast naszej archidiecezji i innych diecezji na Jasną Górę. To wspólnota Kościoła w drodze. Jakże piękne jest pielgrzymowanie to tutaj na Kalwarię, w grupach idących w miesiącu sierpniu, nie tylko sierpniu. To też Kościół będący w drodze. Doświadczyłem tego, wędrując wczoraj z grupą pod parafii Matki Bożej Krowi Polskiej z Kmieci i grupą ojców karmelitów, choć króciutko, i z grupą z Moraska. Bardzo ich pozdrawiam. Życzę wytrwałości w dalszym pielgrzymowaniu, wszystkim zresztą. Ale też wędrujmy do naszych sanktuariów, którym jest nasze serce, naszej duszy. Oczyszczajmy nasze serce. Niech to sanktuarium naszego sumienia będzie zawsze piękne, jak piękna była Maria. Bardzo dziękuję także ojcom franciszkanom, kustoszom bazyliki tego miejsca za życzliwość wobec pielgrzymów przybywających na to szczególne miejsce. Pielgrzymujmy więc do Pana Boga. To jest najpiękniejsza pielgrzymka. Na trud tego pielgrzymowania przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
dzieci Boga. Wszyscy śpiewają i na sukro. Izrael, Izrael. What's